Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2019. Jesteśmy w wydarzeniu tygodniowym, tak jak widzicie, Węgry. No i słuchajcie, tutaj Williamsem będziemy musieli zakończyć wyścig co najmniej na 10 miejscu. Także spróbujmy, słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, no i wbijajcie na Facebooka. No i słuchajcie, nie przedłużając, zaczynamy w takim razie wydarzenie tygodniowe właśnie tutaj na torze w Węgrzech. Zobaczymy, słuchajcie, co tutaj uda nam się wykombinować. Rozpoczynamy sesję, nie czekając oczywiście. No zobaczymy, mamy jakieś setupy, jeżeli chodzi o Węgry. Zobaczymy, czy z tymi ustawieniami w Williamsie będziemy w stanie tutaj cokolwiek zrobić, cokolwiek uzyskać. No i zobaczmy, słuchajcie, co tutaj się uda zrobić, jeżeli chodzi o ten tor. No, można powiedzieć, że tor znany, przejechany naprawdę przynajmniej 100 kółeczek, no, ale tego się nie spodziewaliśmy. Infamous for its tight, narrow corners that force the drivers to constantly be on top form. No doubt, we're in for a great race here today. Dobrze, słuchajcie, także jak widać, naprawdę pogoda nierozpieszna. Deszcz, który prześladuje, można powiedzieć. Dobrze, konfiguracja samochodu. No tutaj z uwagi na warunki szukamy setupu na mokro. Zobaczmy, no coś tutaj jest. Jest na mokro, w miarę świeże setupy, zobaczmy jak to wygląda. Aerodynamika 9.11, przekładnia 50-60, geometria zawieszenia, tak jak widzicie, zawieszenie 2.3.4, 2.9.11, hamulce 84-56 i opony 21 na 19,5. No i zobaczmy, słuchajcie, czy to nam tutaj pomoże. Co jeszcze ważnego? No oczywiście przydałoby się jeszcze jedną tutaj kwestię ustawić, no ale na razie nie możemy tego zrobić. Spróbujmy, słuchajcie, na razie na tym, co jest. No i dobra, słuchajcie, zaczynamy w takim razie. No tak jak widzicie, jesteśmy w tym momencie na 14 pozycji. Warunki, można powiedzieć, sromotne, hardkorowe. 63 kółko właśnie kończymy, bo zbliżamy się do przedostatniego, no właściwie już ostatniego zakrętu, tutaj do prostej startowej. Przed nami Perez na 13 pozycji. No i spróbujmy go troszeczkę wyprzedzić. Wszystko na maksa w tej chwili. No trzeba tutaj trochę później dohamować. Dobra, udało się wcisnąć przed Pereza, ale jest blisko nas. Dobra, i przed nami Magnussen, słuchajcie, walczymy dalej. No, to nie jest dobre miejsce do wyprzedzania, ale nie mamy wyboru. Dobra, udało się wyprzedzić Magnussena. Trochę dzięki temu więcej widzimy. Przed nami Raikkonen. Ależ nam zajechał teraz tutaj. No, praktycznie zmusił nas do błędu. Przed nami Stroll. Dobra, jakieś informacje od drzew, ale jestem tak skupiony, słuchajcie, żeby tutaj nie stracić żadnej części. No chyba poczekamy do tej prostej. Nie będziemy tutaj ryzykować, jeżeli chodzi o Strolla. No, tu jest okazja. Dobra, udało się wcisnąć. Chociaż bliziutko, ale mówię, chociaż jest. Teraz już więcej widać. Słuchajcie, Sainz przed nami. Zaraz zobaczymy, jaka strata czasowa do Sainza. Czy my jesteśmy w stanie tutaj jeszcze ewentualnie Sainza w ogóle dogonić na tym okrążeniu. Zobaczmy, 3,9, słuchajcie, strata do w tym momencie Sainza. No, zobaczymy, 65. okrążenie rozpoczęte. Naprawdę, tak jak widzicie, warunki są hardkorowe, ale naprawdę, no, przynajmniej jeżeli jest tak mokro, można jechać, słuchajcie, naprawdę
dużo większe kłopoty mam w momencie, kiedy po prostu tor jest taki przejściowy, czyli no z jednej strony trochę suchy, z drugiej strony trochę mokry i wtedy naprawdę bardzo ciężko dobrać te setupy. Dobra, zbliżamy się do Sańca. Słuchajcie, szybciutko udało nam się do niego dojść. Teraz trzeba mocno uważać, żeby tutaj na tej szykanie nie popełnić błędów. No, troszeczkę nas blokuje w tej chwili Sainz. Dobra, spróbujmy go objechać teraz. No, mamy tutaj Hulkenberga, który wykręcił najszybszy czas. 10 sekund straty do niego. No, spróbujmy. Ciężkie te warunki, już widać na mapce, już widać Hulkenberga. Dobra, jeszcze bateria jest. Dobrze, spalimy trochę więcej paliwa, 7,8 w tym momencie. Dobra, i próbujemy, słuchajcie, gonić. No, uważajcie na te tarki, naprawdę te białe to już są tutaj naprawdę tak zdradliwe. Rzadko kiedy można spotkać aż tak zdradliwą tarkę, wystarczy naprawdę kawałeczkiem opony ją dotknąć delikatnie i już praktycznie zaczynamy frunąć na pobocza. Dobrze, 5 sekund nad Sańcem, już coraz bliżej Hulkenberga, no ale jednak wow, tutaj zupełne zapomnienie, że ta tarka też właśnie na tej szykanie jest bardzo zdradliwa. To mogliście zobaczyć. No, zaczynamy się troszeczkę już bardziej tutaj ślizgać na tym torze, co niestety nie pomaga szybkości. 4 sekundy cały czas Hulkenberg przed nami. No, zbliżamy się do niego, ale oczywiście to jest jeszcze inwazja życzeń tutaj, jeżeli chodzi o możliwość jazdy bezproblemowej. Bardzo delikatnie, praktycznie wszystkie tutaj narzędzia, gaz, hamulec, wejście, wyjście z zakrętu. No i zobaczmy, sekunda i 0,7. Zbliżamy się bardzo szybko do Hulkenberga. Może się uda go wyprzedzić właśnie na tym okrążeniu. No i zobaczymy, 67 okrążenie. No, takie wrażenie, że ten deszcz raczej się wzmaga. No, ograniczona teraz widoczność, przez to, że się zbliżamy właśnie do Hulkenberga. No, była tutaj okazja, można było próbować, ale no, tak jak widzicie, to jest to miejsce, tutaj naprawdę trzeba mocno uważać. Lepiej było odpuścić, nie ryzykować. No, nie jest to takie proste. No, blokuje nas cały czas teraz Hulkenberg. Musimy tutaj poczekać na jakąś dobrą okazję i teraz właśnie ta okazja się nadarza. Dobrze, dohamowanie troszeczkę bardziej opóźnimy, żeby się wcisnąć tutaj przed Hulkenberga. No i tak jak widzicie, jeżeli widać ten tor, jakieś tam rozjaśnienia już się pojawiają, no ale oczywiście my już zbliżamy się do końca tutaj. Za chwilę rozpoczniemy 68. okrążenie. Dobrze, namawiani tutaj przez Jeffa, żeby wykorzystywać tą naszą bateryjkę, te zasoby, które oczywiście gdzieś tam mamy zgromadzone. No, wpływa to oczywiście od razu na zachowanie bolidu. Dobrze, mamy przed sobą kolejnego kierowcę Renault.
czyli Ricardo. No i zobaczmy, jeszcze nie zwróciłem uwagi, jak tam z tymi czasami. Czy jest szansa, żeby się zbliżyć jeszcze do Ricardo? Nie, no 11 sekund. Widać go co prawda tutaj na mapce, ale no tak jak widzicie, nie jest to proste, nie jest to proste. Ależ my się tutaj ślizgamy. No, coraz gorzej, słuchajcie, na tym torze. Powinno być lepiej, a jest coraz gorzej. Naprawdę, czasy bardzo słabe. No naprawdę, bez szans praktycznie, żeby tutaj jeszcze dojść kolejnego kierowcę. Zobaczmy, 69. okrążenie, także przedostatnie kółeczko przed wami w tym wydarzeniu tygodniowym. Dobra, dzięki Jeff, tylko że na tej szybkiej mieszance naprawdę samochód na takich warunkach no, zaczyna boksować, a nie jechać. Co niestety od razu się przekłada na gorsze tempo, gorsze czasy. Dobra, pierwszy sektor na zielonym, 3,6 do Ricardo. Czy to jest możliwe, żebyśmy jeszcze ewentualnie pokonali tutaj Ricardo na tym torze? No, troszeczkę przesadzone teraz. Ślizgiem wejście w ten zakręt, tą szykanę. Ależ bliziutko, jeszcze chwila i będziemy naprawdę mogli... no, ostatnie kółko powinno nam na pewno wystarczyć, żeby spróbować tutaj wyprzedzić Raikkonena. Aj, delikatny kontakt. Dobra, i będzie próba. Okej, udało się wcisnąć. Dobra, i wychodzimy. Ostatnia prosta. Sekunda! Sekunda ponad straty, zobaczcie. Przez to, że trzymaliśmy się za Ricardo. No, trzymał się blisko, teraz będziemy próbowali odejść. No i mamy, słuchajcie, ostatnie kółko. No tutaj raczej Albona nie jesteśmy w stanie dojść, ciężko by było bez jakiejś tutaj sytuacji wypadkowej, będzie ciężko, także siódma pozycja to jest max, który jak na razie udało się tutaj uzyskać. No tutaj już było blisko po ślizgu. Już jak widzicie, Hamilton zakończył tutaj nasz wyścig. No ale to i tak, słuchajcie, no wreszcie możemy pojechać jakimś normalnym bolidem w tym wydarzeniu tygodniowym, bo do tej pory trafialiśmy cały czas na te klasyki. No i w takich warunkach nie jechało się wcale zbyt dobrze. No a tutaj jednak setup robi swoje. Oczywiście mogłoby być lepiej, bo naprawdę te czasy w porównaniu do tego, co udawało się gdzieś tam w time trialach uzyskać, no normalnie aż się zacząłem przejęzyczać na koniec, skupienie na tym zakręcie dosyć spore, no także jak widzicie naprawdę duży tutaj przełom, duża różnica, jeżeli chodzi o czasy właśnie między time trialem a tym, co tutaj gdzieś tam udaje się uzyskać. No dobra, słuchajcie, siódma pozycja, jeżeli chodzi o to wydarzenie. No tak, tutaj raczej nas nie zobaczymy. Możemy tylko popatrzeć, jak Mercedes i Ferrari
podwójne tutaj podium dla Ferrari. Jak to można tutaj celebrować zwycięstwo. Natomiast no, naszym zadaniem było tutaj dojechać przynajmniej na 10 pozycji. Udało się dojechać na pozycji 7, także wydarzenie tygodniowe można uznać za wykonane, za prawidłowe. No dobrze, zobaczmy jak to wygląda. 227 720 pońców, tak to by wyglądało, naprawdę fajnie, że mogliśmy zobaczyć się w Rocket Williams. Naprawdę, no, tak jak wiecie, historyczny moment, jeżeli chodzi o tą markę. No dobra, słuchajcie, na razie 46. pozycja, no ale oczywiście to się wszystko będzie tutaj zmieniało. No i słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, no, a ja was już teraz zapraszam na kolejny odcineczek serii F1 na kanale Dark Owen. No i gorąco was zapraszam. Dzięki bardzo za uwagę w dniu dzisiejszym. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!